Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego piątego już odcinka z naszej serii Amnesia Rebirth. I mamy tutaj kolejny opis podczas ładowania. Tassi Trianon, alone in the desert, pregnant and ill, is trying to reach the survivors of her expedition, who are in a town a few hours walk away. To get there, she needs to find a way through the fortress gate to the nearby mountain pass. No właśnie, jesteśmy w tym forcie. Ten fort w zasadzie już przeczesaliśmy wzdłuż i wszerz, tak mi się wydaje, i mamy wymagany pocisk, nabój, który osobiście stworzyliśmy, żeby tutaj go wystrzelić. Mam nadzieję, że to jest wszystko, czego tak naprawdę potrzebowaliśmy, żeby to załatwić. Także... Gdzie to się ładuje teraz? Gdzie to się ładuje? Tutaj te pociski były, nie? Tylko, że pocisk powinienem załadować... A może na zewnątrz powinienem to jakoś załadować? Może od zewnątrz, ale nie, no chyba od wewnątrz jednak. W czołgu powinni wszystko ładować, nie? Mogę tu coś zrobić? Tutaj, teraz. Ready. I almost wish I had that creature in front of me now. Co to nic? What could go wrong? No, nie mogę wycelować w bramę. Chyba, że mam strzelić mimo wszystko w taki sposób. Chyba, że mam strzelić w mur. What could go wrong? Strzeliłem w mur. Strzeliłem w mur zamiast w bramę. I wygląda na to, że ten strzał nic nie zrobił tej ścianie. No cóż. Może już nie wspominając o tym, że się cały czołg zategesował. Alice? Little one? No, zobaczmy co teraz. Gunner, okej. Kolejny achievement. Fuck, that hurts. God, little one. Break, but they're not broken now. What the hell? Mm-hmm. Are you all right? I don't know how to tell. Shit. No, kolejny achievement. Caregiver. How can I like this? I need to get to the doctor. Okay. No, w każdym razie. Nie da się. Ha. Aha. Okay, makes sense.
I guess. Oh god. I need to get out of here. No really. A więc wystrzeliliśmy pocisk z czołgu. Czołg cały zapadł się pod ziemię. Kilka tak naprawdę poziomów pod ziemię. No dobra. Tak to wygląda. To jest woda? Tak, to jest woda. No dobrze. Jakby co tutaj nafty całej mamy sporo, nie? Tego całego oleju. Najprawdopodobniej nasza postać się po raz kolejny w tego gula musiała zmienić. To by wyjaśniało, czemu sobie te niby połamane żebra wyleczyła. To jakaś niby interakcja, ale nic nie zrobię. Może później coś. Na razie nie wiem. Aha, pewnie otworzyłem teraz tę bramę. Wody przy okazji trochę spuściłem. Czy to może zaraz tu wejdę? Rozejrzę się może najpierw tutaj dokładniej. O ile tu w ogóle coś jest ciekawego, nie wiem. No są zapałki, ile ich mam? 8. To dwie akurat doszły. Okej, okay. Drzwi zamknięte. No, czyli nie mamy wyjścia, musimy iść tamtym przejściem, które odblokowaliśmy. Tutaj można by zapalić, nie ma sensu. Dobra, możemy jedną małą dołożyć. No, ciemno, za ciemno. No dobra, już mi się te klimaty bardziej podobają i kojarzą z tą pierwszą amnezją. Teraz jak tak przechodzę w tym miejscu. No po tym, co ci się stało... Teoretycznie... Whenever your baby kicks, you can check in on it to reduce your fear. Okej, a więc to mnie uspokaja. Dobrze. Zapałki. No można by wykorzystać już tutaj niby fakt, że skoro one tam są. Ciekawe jestem, czy jak tak na boki szybko macham z zapaloną zapałką, to czy to też przyspiesza jej gaszenie, czy tylko podczas samego chodzenia się coś przyspiesza. Dobra, w każdym razie, no to chyba są trzy zapałki aż. Ale no dobra, no kliknę. No jedna tylko była. Czyli nie możemy rozpoznawać po grafice, jak ona wygląda. Jak wygląda to pudełeczko. Ono chyba graficznie zawsze po prostu jest z trzema zapałkami. Wygląda to, że to jest jakaś mapka. Nie wiem, czy to jest dokładnie tego miejsca, w którym aktualnie jestem.
If we are to investigate further, then we will need to build a scaffold. We will need wood and a good length of rope. I think there is some break in the walls deep down. The water level used to be much higher, and we can see light shining through the water. Czyli jest jakieś przejście, tam gdzie będzie woda, tam gdzie będzie, może będziemy pod wodą. To będzie jakieś przejście na zewnątrz, skoro światło tam świeci, światło tam dochodzi. Podejrzewają, że jest jakaś, że jest jakieś pęknięcie w murze gdzieś. Że kiedyś tej wody było niby więcej. Ej. Dobra, zapalę jeszcze tu. A to jest to światło podejrzane. Nie, nie zdążyłem kliknąć, najgorzej. Myślałem, że to już miałem. Ale najwidoczniej nie, dobra, cofnę się na chwilę. Tutaj otworzyłem, to się rozejrzyjmy. Tutaj nie otworzę. Tutaj mogłem jeszcze zapalić, nie zauważyłem. No, niepotrzebnie tutaj chyba zapalałem, ale jak mamy tych zapałek dużo, to... To miejsce też mi się z czymś kojarzy. Coś podobnego też było w pierwszej amnezji. Co to robimy? No, otwiera te bramy. To wygląda jak miejsce, z którego mógłby ghoul wyjść. No, wszedł tam ghoul. We need to find a way out, little one. That's light. It's a life sign. What do you think it was? Wydaje mi się, że kierujemy się w stronę jakiejś makabry. I że nasza postać tego albo nie przeżyje, albo będzie musiała zabić kogoś niewinnego. Zobaczymy. Sześć tylko na 10. No to 10 na 10. Wow.
O, to jest kontrola, będzie trzeba zeskoczyć. Znaczy może nie, aż tak źle nie było w sumie. Aj, tam. No dobra, fair enough. Tu jeszcze mogą zapalić, nie zauważyłem. No to o tym to akurat wiedziałem, ale może tutaj będzie to potrzebne do czegoś. It is apparent from the writings of Usem, of the intent of these newcomers. They came to us from a far place with their thoughts set on conquest, and they made us into their servants, their slaves, their prey, their fodder. That last word may also be translated as crop. Aha. Their origins are unclear, but it is highly likely that this was another incursion from the lands around the Nile, albo Nile, or even further into Persia. No, ktoś przybył. Czy jacyś nowi ludzie, newcomers, tak zwani. Zrobili z nich niewolników, ich ze swoich w ogóle fodder, to jest jako, można by to przetłumaczyć na paszę, później tam uznali, że to słowo można by jeszcze na krop przetłumaczyć, czyli jakby na taką, na roślinę, która wyrasta jakby z ogrodu, jakby takie źródło takiego, żeby, takiej żywności, powiedzmy. The queen had no king. Many princes have came to court her, but none brought her joy. She was sad because she wanted a child. She asked her wise people to help, but they said, "Why do you want a child? We are all your children. I must have a baby," she said, "because I cannot be queen forever, and someone must be queen after me." "Nonsense," said the wise people. "We will brew you a magic potion, and then you will live forever. You will always be our queen." So that is what they did. But sometimes when she was alone, the queen cried, because although she was mother to the world, it was not enough. Czyżby to była mowa teraz, o, nie wiem, o mnie, czy co? Nie! To jest mowa o tej królowej jakiejś tam z przeszłości. I teraz wykorzystuje ta królowa moje ciało, żebyśmy jej urodzili dziecko, tak jak chciała. I my jesteśmy przez nią opętywani. Tak naprawdę jesteśmy taką żeńską wersją tego gula, tej królowej pewnie. Tak można by założyć. No. Myślałem, że już mam znowu max tych zapałek, no ale blisko. Spokojnie. Będzie dobrze. Easy. O, no takiego czegoś to już dawno nie widziałem. Się w tej wersji gry po raz pierwszy to będę obserwował. Będę tego dotykał, będę to macał. Assyria Goetia, ruling in the southwest part of the world, and have 20 great dukes to attend him in the day and as many in the night, who have under them several servants to attend them, and we mention eight of the chief dukes that belong to the day and as many that belong to the night, because they are sufficient for practice, and the first four that belong to the day buff 40 servants. A piece under them, and so have the first four that belong to the night, and the last four of the day
20 and the last four of the night, 10 apiece. They are all good natured and willing to obey thee. Those that are of the day to be called in the day, and those of the night in the night. And these be their names and seals that followeth. His eight dukes follow that belong to the day. Olitor's seal, Banyel's seal, Arisat's seal, Kopiel's seal, Kargar, Abbas, Arium, Malur, Malugel's seal. Okay. On that day, the people thronged the byways of the city. When the doors of the tower opened, the name of their new empress rippled through the crowd before her like dye into water. Tehana, blessed Tehana. She stepped down, bare-headed and bare-handed, dressed in a simple robe. And she walked amongst the people. Some cried out with joy, some wept openly. Behind her came Tamaku and the rest of the alchemists, bearing a litter on which rested seven crystal orbs. In the name of God. To były takie też znajdźki, które po pierwsze jakieś tam wspomnienia dawały, chociaż nie do końca jej, tylko jakieś takie coś, co się tutaj działo kiedyś. Plus jest to też save point. I też chyba przy okazji Sanity odnawiało, jak się takie coś macało, tak mi się wydaje. Tak przynajmniej było w Penumbrze chyba i właśnie Amnezji. W ogóle mi się przypomniało, że miałem też ściszyć trochę grę i to już miałem zrobić dawno. Ja tym zapomniałem. Mam nadzieję, że do tej pory mimo wszystko było w miarę okej, mimo wszystko. It is the third day. I have fallen in with a group of Moorish travelers. One of them is suffering, struck with the curse of the king's evil, so I prayed with them for the fortitude, that she might reach the cave of the mother with all speed. They tell me that Tesemet is within 2 days' journey. Should all go well, yet there is an obstacle still to overcome. The path goes through the demesnes of one Tarkan race, a robber baron of the Ottoman people. Pilgrims must pay a heavy tithe to use his water and to travel the mountain pass. I have spice and free Thalers left. I pray it will sufficient. It will be sufficient. No nie wiem, czy to wystarczy. Ups. Ups. A to nie jest szklane, tak? To się nie rozbija. Mogę to zgasić? Nie. Pochodni nie można zgasić ręką. Jak się pochodnie zapali, no to już będzie się paliła. Można gasić jakieś mniejsze świeczki właśnie tego typu na przykład. No jakość cienia faktycznie się pogorszyła, jak zmieniłem na średnie. Chociaż jakości cienia, tam jeszcze cienie tam słońca niby mogłem zmniejszyć, ale tam nas na zewnątrz jesteśmy rzadko, tam zostawiłem na wysokie niby. Jeszcze była pochodnia. Jakoś tak szybciej mi gasną teraz te zapałki. Nie wiem, czy to przyspieszę faktycznie. Jak tak macam? Chyba nie. Jak się na boki poruszam, to chyba nie. Dobra, wrócę się na chwilę do góry. Tu się nie dam.
chyba nic nie przegapiłem, nie? Po bokach, nie. Ty to samo. Nie. Nie wiem w sumie jak długo mam tak trzymać tak naprawdę, żeby to uspokojenie się niby zadziałało. No to nic, nie. Co jeszcze można było zapalić? Osiem zapałek, spoko. Ja tego do czegoś potrzebuję. Wow. Czy muszę się pospieszyć, czy o co chodzi? Okej. Może mogłem tak naprawdę coś tam podłożyć, żeby się to nie zamknęło. To idzie w moją stronę. Nie przytrzymuję kontrol, ta postać leży, nie można się poruszać. Nasza wizja jest bardzo ograniczona. Pytanie, skąd to będzie jeszcze wychodziło później? Znowu się przestraszyłem swojego cie... To... Ten cień się nie ruszał. Ja no mam prawo się przestraszyć swojego cienia, bo te cienie są po prostu w tej grze beznadziejne. No... Już klikałem. Jejku. Coś takiego mnie teraz przestraszyć potrafi nawet. Hello. Hello, little one. It's nice to know you.
Tu mógłbym zaskoczyć, ale nie wiem, czy chcę, bo się nie wrócę już, jakbym to zrobił. Skąd ja przyszedłem? Stąd, nie? Ha, mógłbym tu zaskoczyć. Dobra, to jest luz. Dwie. Dobra, wracamy się na górę. I tutaj bym przeszedł. Aha, mamy trzy zawory. Proszę, środkowy. A to z czego to? Co to jest? Po co to jest? Coś, po czym będzie trzeba skakać. Nie, no to będzie musiało być trochę bardziej w prawo. Żebym się mógł tutaj dostać. No zobaczmy, może wystarczy. Może ogarnę. No dobra, czyli do tego będzie trzeba kiedy indziej najwidoczniej. Trzeba teraz tutaj. A i teraz jesteśmy po tej stronie, która zamknięta by była i tak. Mogę to otworzyć? Okej. We'll get through this. I just need to stay out of the darkness. I'm sorry we're in this hole. We'll get out. I swear. Będzie dobrze. Będą państwo zadowoleni. Duża. Nie wiem, ile daje duża.
Może poczekam, aż mi się bardziej wyczerpie, to może się okazać, że więcej niż 6, ale wątpię, bo mała daje 2, średnia 3, no to duża pewnie 4, max 5, nie? Coś takiego pewnie. Chwila, bo się pogubiłem teraz trochę, gdzie mam iść. Tutaj skręciłem. Po to, żeby sobie otworzyć to drugie przejście, którego w sumie nie potrzebuję jakoś bardzo. To jest zakratowane. Nie no, to trochę lipa. Było tam coś, co przegapiłem, może? To jest źródło światła, niby. Tutaj byłem, nie? Dałoby się to do góry jeszcze podciągnąć w tym momencie? Jakoś... Ale nawet jeśli to po co, nie sądzę, żeby to miało mi w czymś pomóc. Idziemy dalej. No, to bym sobie poszedł. Dobra, w ciemności idziemy, trudno. Nie chcę mi się marnować tutaj za bardzo światło, bo nie wiem ile będę się tutaj kręcił. A przeciwników to jak nie było, tak nie ma. Więc raczej mnie tu nic nie przestraszy, za wyjątkiem tych takich odpałów. Taka maska, że mi wyskoczy na chwilę czy coś, jakieś zwidy. Ale ja tu nic nie wykombinuję. Więc może się wrócę. Tam gdzie się sterowało tym. Może coś jednak tutaj wykombinuję. No bo tam wydaje się, jakbym miał właśnie z tej dziury wskoczyć na to i stąd tam, nie? Tylko ja tego do góry nie mogłem podnosić, chyba że teraz będę mógł. Nie, bo to zawadza o to. Czyli muszę to jeszcze bardziej w prawo pewnie, żeby nie zawadzało i teraz pewnie będę mógł dać do góry. Jeszcze trochę bardziej w prawo? Nie można bardziej w prawo. Smax. I nie mogę tego dać do góry. Ale mogę to w takim układzie schować. To już nie musi być wysunięte. Znaczy się, no będzie musiało być wysunięte, będę musiał tam wejść później, nie? Ale może najpierw to dam do góry. Z jakiegoś powodu nie mogę nadal. Może za bardzo jest w prawo teraz. Może teraz. Nadal nie mogę tego dać do góry. Dlaczego?
Aha, chyba już widzę. Musi być chyba w tym, w tej tam szparze takiej. I teraz chyba będzie się dało do góry, nie? O, właśnie. Znaczy nie aż tak. Tyle powinno wystarczyć. To się... to opada? A, ja muszę to dać do góry i później otworzyć te cosie. Dobra, to damy na maksa. Jak najwyżej się dam. I teraz to muszę otworzyć. I wtedy to nie opadnie jakoś bardzo. Dokładnie, to się zatrzyma. Ale teraz z dzieciakiem się zajmiemy, bo było widać przez chwilę, że coś tam się działo. Coś tam ją kopnęło. Dobra. Szluz? Szluz. Wszystko jasne? Jasne. Czyli idziemy znowu tędy. Teraz pewnie będą inne eventy, bo coś tutaj rozwiązałem. Dobra, zapalę sobie to światło, żeby mieć trochę przyjemniej. Tu już mi światło niepotrzebne. Można by się tutaj w sumie ogarnąć, ale dobra, już tak nie potrzebuję się ogarniać. Spokojnie. Skakać potrafisz, tak? Potrafisz, dobra. Teraz tylko zrobić ten skok dobrze. Okej. Well, that worked. Idziemy dalej. Zdążyłem 3 zapalić. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma, nie? Tu? Aż raczej nie. To ja wydałem te dźwięki, czy... jakiś przeciwnik? Sprawdźmy, ile to daje. 5 aż, ładnie. Ale się trzeba przyznać, że ta lampa się wyczerpuje dużo szybciej niż te z tych poprzednich gier. No coś tu chodzi ewidentnie. Jakiś tu potwór jest, jakiś ghoul.
Spokojnie. Musisz tu schować? Nie bardzo. No ten motyw z tym dzieckiem jest taki, powiedzmy, okej, okay, że jest, ale no za często trzeba tego, z tego korzystać, za często ten dzieciak kopie. To nie przeskoczę. Dobra, to zataczam koło. No, w dupę chyba sobie jaja robicie. Can smell you. Zaraz znowu mi odwali. W jakimś kiepskim miejscu się schowałem. Jakieś trupy tu są wokół mnie. No i się zmieniam w gula. Nie może mi się to przytrafić dwa razy pod rząd, bo wtedy nie ma nawet tej opcji wsadu, żeby się próbować wyrwać. Ziemię przeniosło. Gdzie jestem? No nie no. Jak taki gul się skitrałem do takiej dziury. Teraz wychodzę. Jasna dupa, really? Gdzie ja jestem w ogóle? Nie rozpoznaję jeszcze tego miejsca. Mało tych światełek mamy. Nie. Zapaliłem i zgasiłem to. Tu jest porządne źródło światła. To też nie jestem pewien, czy ja chcę mieć tak naprawdę wszędzie rozświetlone. Jak będę miał się chować. O, trzy zapałki, super. Może gra jakoś z automatu też daje więcej, jeżeli mamy mniej. Ale nie sądzę, bo jak raz mieliśmy sytuację, że chyba tylko jednej brakowało i dało trzy aż. Także albo jest randomowe, albo może jest ewentualnie troszeczkę zwiększona szansa na to, że będzie więcej. Hmm.
Nie jestem pewien, gdzie chcę iść. Jest naprawdę ciemno. Może przejdę się tutaj, gdzie skończyliśmy. Tutaj w dół. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś fajnego. Na pewno jest jakieś światło. Takie, które nigdy nie zgaśnie. Chyba ghoul. Pytanie, czy jest więcej niż jeden? Jesteśmy teraz w świetle, więc powinniśmy być w stanie w tej pozycji tutaj wysiedzieć długo. No niby w świetle to też niedobrze można zauważyć, ale jednak za jakąś szafką, jeżeli tutaj nie podejdzie, nie skręci specjalnie, no to powinien być git. Słychać jak chodzi. No gorzej jak na zwyczaj. No postać twierdzi, że on jest w stanie nas wyczuć. Że niby właśnie wąchaj. Że niby nas może wyczuć. No. No jest tu przed nami, zaraz nas znajdzie. No jest. Tam. Ła! Uciekaj! Nie mogę się stąd wydostać. Trochę nieuczciwe. No ale dobra. Nie, tu. Tutaj. Nie wiem, jakichś dużych obrażeń nie zadaje, kolega. Więc chyba luz. Dziwne, że tam przeżyłem tak naprawdę. Już chciałem wejść w ekwipunek i użyć tego przedmiotu tam, żeby się wyleczyć, nie? Ale przez to, że tak naprawdę byliśmy zawieszeni, stwierdziłem, że nie ma sensu. On tu może być razem ze mną? Chyba nie. No uspokój się tak na fulla i zejdziemy i sobie pójdziemy dalej. Już nie wiem, czy to tak naprawdę ją bardziej uspokoi. Chyba jest jakiś limit do tego magicznego uspokajania się za pomocą dziecka. To jest ta woda, o której wcześniej była mowa? O, w dupę psa! Nie mogę tu poskoczyć? Can opener. Czybym musiał tę wodę jakoś bardziej podnieść? Ja mam tam wskoczyć, czy mogę to olać i iść gdzie indziej? Nie wiem. Ty w dupę. On tu zaraz będzie.
tak. Wow. No jest zaraz za mną, prawda? Nie mam szans. Wciągnął mnie? Pod wodę? Co chodzi? Ja już nie ogarniam tej gry. Ja nie wiem, czy ja umieram, czy ja przegrywam, czy tak ma być. Nie wiem. Nie wiem, czy jest sens tu się rozglądać po bokach, coś tego. No, bez względu na to, czy jest sens, czy nie, na ten moment bym chciał ten odcinek już zakończyć, także drodzy państwo. Dziękuję bardzo. Akurat dziecko kopię, tak? Dziękuję bardzo za uwagę. Może jeszcze w ten sposób. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.